Dawid Brzozowski, witam Państwa w kolejnym wydaniu programu Studio Telewizji Prudnik. W ubiegłą niedzielę po raz czwarty odbył się prudnicki rowerowy maraton MTB, w którym zawodnicy mieli nie lada wyzwanie. Ochotnicy biorący udział w zawodach mieli do pokonania 45 km trudnej, ale za to malowniczej trasy, która przebiegała przez tereny krajobrazowego parku Góry Opawskie. Jak zawodnicy radzili sobie i jak wyglądała trasa, o tym w naszym materiale. Ubiegłą niedzielę odbyła się czwarta edycja prudnickiego maratonu rowerowego w klasie MTB. Organizatorem imprezy był pan Michał Kruczek, właściciel sklepu sportowego Freestyle Sport wraz z Prudnickim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Trasa aż taka trudna nie była, bardziej podobna do bike maratonu jest trasa, ale lżejsza trochę, ale jednak daje w kość. No tam widziałem może jeden upadek i tam jedna osoba dętkę przebiła. Ja przy mecie akurat przebiłem. Zawody skierowane były głównie do kolarzy amatorów, gdyż organizatorzy chcieli, aby każdy bez wyjątku mógł spróbować się z przygotowaną specjalnie trasą, która przebiegała przez malownicze tereny Parku Krajobrazowego Góry Opawskie. Startujący w wyścigu, a było ich 114, mieli możliwość wyboru dystansu, kolejno 30 i 45 km. Dla najlepszych trójek z każdej kategorii wiekowej przygotowane zostały pamiątkowe puchary, natomiast wśród wszystkich startujących rozlosowane zostały nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów. Niegdyś wieś utożsamiana była z twórczością Władysława Reymonta. To obraz ciężkiej i żmudnej pracy na roli. Dziś to miejsce handlu i kwitnącego biznesu. Jak jednak przez lata zmieniło się postrzeganie wsi? I czy dzisiejszego rolnika można nazwać biznesmenem? Odpowiedź na to pytanie otrzymała nasza reporterka Agata Gwóźdź podczas 13. edycji Targów Opolagra w Kamieniu Śląskim. O szczegółach w naszym materiale. Impreza odbywa się po raz 13. Wcześniej miała inną lokalizację. W Kamieniu Śląskim odbywa się dopiero od 6 lat. Zaczynaliśmy od 18 tysięcy metrów kwadratowych. Dziś jest ich blisko 40 tysięcy, jeżeli chodzi o to, co znajduje się pod wystawcami. Nazwijmy to powierzchnia netto. Cała wystawa odbywa się na blisko 80 hektarach, wliczając w to parkingi i pokazy, które jej towarzyszą. Impreza rośnie z roku na rok. Oczywiście wszystko zależy od koniunktury na rynku. Raz bywają lata lepsze, raz troszkę gorsze. Teraz jesteśmy akurat w okresie dla rolnictwa niezbyt szczęśliwym, co odbija się również i u nas. Ale mimo to, mimo tych, powiedzmy, nieciekawych nastrojów zarówno wśród rolników, jak i wystawców, bo są to naczynia połączone. Możemy się pochwalić tym, że jest ponad 400 wystawców. Spodziewamy się, że mimo tej nie najlepszej koniunktury odwiedzi nas ponad 40 tysięcy osób. Ta Opolagra, mogę śmiało powiedzieć, jest rekordowa, jeżeli chodzi o ilość pokazów w ogóle odbywających się na terenie wystawy. Mamy pokazy mycia maszyn, mamy Akademię Opon Grasdorf, gdzie każdy może dowiedzieć się, jakie ogumienie należy do maszyn i ciągników dobrać. Mamy pokazy zielonkowe, mamy Valtra Demo Tour, również pokazy zielonkowe, ale skierowane i ukierunkowane jakby pod tę markę właśnie. Jest pokaz John Deere'a, sterowania ciągnikiem z maszyny kombajnu. Chyba czołowy producent maszyn rolniczych na świecie. U nas tutaj największy wystawca, jeżeli chodzi o powierzchnię. No i właśnie nowatorska dość metoda bezzałogowej tak naprawdę pracy, gdzie operator siedzi tylko i wyłącznie w kombajnie, a ciągnik jedzie sam. Dodatkowo jeszcze John Deere na Opolagrze właśnie ma premierę swojego nowego ciągnika, potężnej maszyny, którą na stoisku tego wystawcy możemy zobaczyć. Myślę, że bezpowrotnie minęły te czasy, gdzie wieś kojarzyła nam się z jakąś tam zaściankowością, biedą powiedzmy jakimś tam nie najwyższym poziomem. Dziś ludzie, którzy działają w agrobiznesie, a którzy chcą znaczyć coś na tym wspólnotowym, unijnym rynku, to już są prawdziwi przedsiębiorcy. To są biznesmeni obracający naprawdę potężnym kapitałem i potrafiący planować, potrafiący inwestować z wyprzedzeniem i to już naprawdę zrobiły się małe fabryki tak naprawdę. Tylko tacy tak naprawdę mają szansę na to, żeby na tym rynku się w ogóle utrzymać.
Dnia 16 czerwca w Urzędzie Stanu Cywilnego miała miejsce uroczystość jubileuszy pożycia par małżeńskich, które obchodziły złote i diamentowe gody. W dowód społecznego uznania dla trwałości społeczeństwa i rodziny jubilatom wręczono odznaczenia. Jako redakcja TV Prudnik również gratulujemy i życzymy Państwu kolejnie pięknych przeżytych wspólnie lat. Miło mi Państwa powitać na uroczystych obchodach jubileuszy pożycia małżeńskiego. Minęło 50, a w niektórych przypadkach nawet 60 lat, od kiedy Państwo połączyliście swoje głosy. Państwa obecność dzisiaj świadczy o tym, że wbrew wszelkim przeciwnościom, trudnym czasom, w jakim Państwu przyszło pracować i wychowywać dzieci, dochowaliście przysięgi małżeńskiej. W dowód Waszego społecznego uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał medale za długoletnie pożycie małżeńskie. To nagroda dla osób, które przeżyły w jednym związku małżeńskim 50, a nawet 60 lat. Chcę podkreślić, że na żaden inny medal nie czeka się tak długo, jak właśnie na ten. Bo jak obliczyła to moja poprzedniczka, aż 18 250 nocy i 21 900 dni. W dniu dzisiejszym medalami zostanie odznaczonych 6 par. Diamentowe gody, a więc 60 lat w małżeństwie, obchodzą Państwo Jadwiga i Tadeusz Kożuchowie. Złote gody. Tak więc 50 lat w małżeństwie obchodzą Państwo. Halina i Stanisław Bochenkowie. Państwo. Maria i Zdzisław Goniarscy. Państwo. Janina i Mieczysław Kaja. Państwo. Krystyna i Józef Krupiakowie. Oraz Państwo. Zofia i Zbigniew Narajewscy. Chciałbym życzyć Państwu na kolejne lata naprawdę wielu, wielu jeszcze szczęśliwych dni, wielu wspaniałych chwil, wielu jeszcze lat miłości, szczęścia i radowania się z tego, że jesteście Państwo razem. Wszystkiego najlepszego, nisko chylę czoło przed Państwem za te wszystkie lata. Wszystkiego dobrego. Na koniec jeszcze raz zachęcamy do wzięcia udziału w pikniku, który organizujemy wraz z piłkarską Pogonią Prudnik. Charytatywny piknik sportowo-rodzinny pod hasłem Gramy dla Kamila odbędzie się na Stadionie Miejskim dnia 19 czerwca o godzinie 13, na który już teraz serdecznie zapraszamy. To już wszystko, co przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.tvprudnik.pl. Ja serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia.